Piątkowy poranek, minęła ósma, to jest debata tygodnia. Maciej Misztal, witam serdecznie i zapraszam. A razem ze mną dzisiaj w naszym studio kandydaci na posłów do Sejmu z okręgu 30. Pani Mirela Szutka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Oraz pan Marek Profaska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam pana, witam słuchaczy, telewidzów. Szanowni Państwo, no, są Państwo doświadczonymi samorządowcami z kilkuletnim doświadczeniem. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle decyzja, by kandydować do parlamentu? Jako pierwsza poproszę pani Mirela Szutka. Dziękuję bardzo. No, dlaczego kandyduję? Myślę, że głównym powodem jest to, że znam problemy mieszkańców od podszewki. I próbuję je rozwiązywać na poziomie lokalnym. Jestem długoletnią przewodniczącą Rady Dzielnicy, obecnie drugą kadencję radną miasta Rybnika. Wiele spraw niestety na poziomie lokalnym nie może być rozwiązanych, dlatego chciałabym swoje zaangażowanie i działalność przenieść wyżej, do Sejmu, gdzie można procedować uchwały, gdzie można zmieniać ustawodawstwo, przepisy. Myślę, że swoim doświadczeniem, umiejętnościami wzbogaciłabym Parlament Rzeczpospolitej Polskiej. Innym aspektem jest również to, że jestem nauczycielem. Znam doskonale problemy szkolnictwa. Jako jedna z nielicznych byłam w grupie nauczycieli niestrajkujących, z tego względu, że nie wybrałam takiej formy protestu. Jednak doskonale rozumiem, z jakimi problemami szkoła się boryka. Rozumiem niedocenianie często nauczycieli w środowisku, jak również uważam, że wynagrodzenia nie są wystarczające. Dlatego w Sejmie chcę podnosić sprawę edukacji i chcę działać na rzecz dobra uczniów oraz wszystkich pracowników oświaty. Dziękuję bardzo i to samo pytanie do pana Marka Profaski. Szanowni Państwo, jest to odpowiedź na wiele głosów mieszkańców, którzy mobilizują mnie do dalszego skutecznego działania. Jestem wieloletnim samorządowcem, od przewodniczącego Rady Dzielnicy poprzez przewodniczącego Rady Miejskiej, aż po pełniąc funkcję wicestarosty. Znam problemy mieszkańców, jestem z nimi na bieżąco w kontakcie. Rozwiązujemy te problemy. Oczywiście nie wszystkie problemy da się rozwiązać w tych płaszczyznach, na tym etapie, dlatego wiele można również rozwiązać na poziomie Sejmu. Myślę, że to zaangażowanie i to doświadczenie, które mam tak w samorządzie, jak i w sferze nauki czy oświaty, ponieważ jestem też długoletnim nauczycielem i nauczycielem akademickim, to doświadczenie mogę wykorzystać w pracy w Sejmie. Ja myślę, że tu można dużo powiedzieć na ten temat, natomiast ja myślę, że mieszkańcy, mobilizując mnie do działania, dają odpowiedź chociażby w każdych wyborach, gdzie mam bardzo duże poparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, powiedzieli Państwo, są Państwo samorządowcami z doświadczeniem, można powiedzieć, wieloletnim. Co Państwo uważają dotychczas za takie swoje największe osiągnięcie tutaj dla pracy, dla naszego regionu? I tym razem jako pierwszy poproszę o zabranie głosu pana Marka. Szanowni Państwo, panie redaktorze, tych osiągnięć oczywiście ja myślę, że można by wymienić bardzo dużo. W ramach subregionu zachodniego wiele inwestycji, wiele działań w obszarze oświaty, polityki senioralnej jest na bieżąco realizowanych. Także ja myślę, że tu trudno się chwalić. Mieszkańcy poprzez swój głos i moje poparcie dają świadectwo tych osiągnięć, które mamy. My działamy oczywiście tu w ramach subregionu zachodniego. Pan starosta Damian Mrowiec, ja sam zarząd, Rada Powiatu. Wiele działa dla dobra całego regionu i mieszkańców. Także trudno mi wymieniać te najważniejsze. Jest ich dużo. Myślę, że mieszkańcy są w stanie ocenić, ile zrobiłem już dla ich dobra. Dziękuję. Pani Mirela Szutka. Największe osiągnięcie. Ja myślę, że po prostu walka o zwykły komfort mieszkańców wschodnich dzielnic Rybnika.
Jako pierwsza zaczęłam podnosić przy wsparciu członków Rady Dzielnicy sprawę kompostowni bez eko i fetoru dobiegającego również z wysypiska śmieci w Rybniku. Pragnę podkreślić, że wysypisko śmieci przyjmuje odpady z wielu śląskich miast, a problem dla mieszkańców Rybnika pozostaje. Oczywiście zgłaszałam niejednokrotnie te sprawy na sesjach Rady Miasta panu prezydentowi, jednak zostały poczynione pewne działania, ale one nie przynoszą zadowalającego efektu. Razem z grupą radnych PiS wystosowaliśmy apel do ministra środowiska właśnie o przyspieszenie ustawodawstwa związanego z hermetyzacją odpadów komunalnych. Oczywiście organizujemy spotkania, pukamy do wielu drzwi, konferencje. I myślę, że są poczynione pewne działania, które mogą w najbliższym czasie przynieść zadowalające, jeśli chodzi o ten fetor, odór, efekty. Myślę, że inną sprawą, o której można powiedzieć, to moje interwencje w sprawie wykupu, kiedy rozpoczęto budowę drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. To właśnie mieszkańcy zgłaszali wiele problemów. To właśnie pojedyncze sprawy mieszkańców były w moim zasięgu i właśnie w ich kierunku działałam. Jako pierwsza skierowałam interpelację wraz z radnym Łukaszem Dwornikiem w obronie poszkodowanych w tych wykupach mieszkańców. Wiele z tych spraw doczekało się szczęśliwego finału. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, no żyjemy w rejonie górniczym. Są plany otwarcia kopalni Paruszowiec w Rybniku. Proszę powiedzieć, jak Państwo widzą przyszłość w ogóle górnictwa? I tutaj jako pierwsza wypowie się pani Mirela Szutka. Myślę, że wiele się nie pomylę, jeśli powiem, że w Rybniku na pewno żyje 6-7 tysięcy pracowników kopalń. Myślę, że w Jastrzębiu bardzo podobna ilość. To jest źródło utrzymania dla ich rodzin, byt ekonomiczny i po prostu jakość życia. Myślę, że kopalnie są bardzo ważne. Jest wiele firm, które wspierają działalność górniczą, świadczą im usługi. To również wiele po prostu miejsc pracy dla środowisk górniczych. Dlatego myślę, że w kopalnie należy inwestować, modernizować, je rozwijać. Za to jestem świadoma trendów europejskich dotyczących węgla i myślę, że nie należy tworzyć nowych podmiotów, jakim właśnie byłaby kopalnia Paruszowiec. Dziękuję. Dziękuję. Pan Marek Profaski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, górnictwo jest oczywiście bezpieczeństwem i to, co wytwarza, jest bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju. Byt górników i wielu ich rodzin zależy od funkcjonowania kopalni. Kopalnie oczywiście zmieniają swoje, technologicznie się zmieniają, natomiast nowoczesne technologie pozwolą na szeroki rozwój tej gałęzi przemysłu. Ja myślę, że tutaj odnośnie kopalni Paruszowiec mamy szereg narzędzi, czy to referenda, gdzie mieszkańcy się mogą wypowiedzieć chociażby. Dlatego w ramach górnictwa te inwestycje, które są, a które należałoby jeszcze zrobić, wykorzystanie nowoczesnych technologii, wykorzystanie węgla w różnych obszarach, czy też ciepłownictwa, większego zakresu wykorzystania właśnie węgla, uciepłownienia chociażby tutaj naszych terenów, wykorzystania ciepła szczątkowego z elektrowni, które jest pochodną wytwarzania energii elektrycznej. Dlatego węgiel jest dobrem narodowym, gdzie można go wykorzystać w różnych obszarach. A ja myślę, że z punktu widzenia również ekologii, węgiel, który jest spalany w elektrowni, jest najbardziej ekologicznym elementem, najbardziej ekologiczny sposób spalany.
Jeżeli by, tak patrząc na to, móc obniżyć cenę energii poprzez spalanie węgla czy też biomasy, wtedy to źródło energii mogłoby być do ogrzewania chociażby naszych mieszkań. Także to też jest pewien element, który możemy wykorzystać i wykorzystać potencjał energetyczny naszego węgla, naszych kopalni, naszych mieszkańców. Mhm. Chciałem jeszcze zapytać, w jaki sposób można, czy należy walczyć o ochronę klimatu, o klimat. No, żyjemy w regionie, gdzie ten klimat jest dość ciężki, dość trudny. Tutaj Rybnik szczególnie no, może się pochwalić może złe słowo, ale ten smog, no, jest to problem dość ogromny dla Rybnika, dla naszego, w ogóle dla naszego regionu. W jaki sposób według Państwa można walczyć, czy mogą Państwo tutaj się przysłużyć, będąc w parlamencie właśnie, jeśli chodzi o walkę o czyste powietrze? Pan Marek Trofaski. Oczywiście tą walkę o czyste powietrze, jest to temat bardzo szeroki, wielowątkowy odnośnie właśnie wykorzystania w nowoczesnych technologiach węgla czy też OZE. Natomiast ja myślę, że tych spraw, o które musimy walczyć, to zamyka się jednym takim głównym, spójnym elementem: zdrowie. Bez tego właśnie, tych różnych działań, my bez minimalizacji niskiej emisji nie możemy mówić o perspektywie naszych dzieci, jeżeli chodzi o zdrowie. Także wykorzystanie nowych technologii w górnictwie, wykorzystanie węgla, wykorzystanie nowych technologii fotowoltaiki czy też również innych, jeżeli ten węgiel nie będzie takim źródłem naszej energii z punktu widzenia chociażby energii elektrycznej, którą możemy wykorzystać w prosty sposób i bardzo tani w naszych domach jako źródło energii, jeżeli oczywiście ta energia elektryczna by była relatywnie tania do tego, która do tej ceny, która jest dzisiaj. Także to działanie może być wielowątkowe, ale to działanie również powinno być takie dla dobra naszego regionu, dla dobra tego, który, dla również tych naszych tradycji, które mamy, tradycji górniczych, ale również nowoczesnych technologii, które wykorzystujemy w ochronie środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Mirela Szutka. Dziękuję. Proszę Państwa, wiele się mówi o czystym powietrzu. Ja myślę, że to sprawa zarówno mieszkańców, jak i samorządu, jak również rządu. Jestem świadoma, że do likwidacji smogu, do którego jesteśmy dzisiaj jakby troszeczkę do likwidacji przymuszeni, potrzeba dużych, wielkich pieniędzy. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że został wprowadzony program rządowy Czyste Powietrze. On umożliwia wymianę okien, wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, preferencyjne kredyty. To wszystko sprzyja i jest do tego długoterminowy, bo trwający prawie 10 lat, więc to wszystko sprzyja, aby czyste powietrze na Śląsku rzeczywiście zaczęło być czyste. Ale niewątpliwie ubolewam nad faktem, że nasz, można powiedzieć, gospodarz w Rybniku, pan Piotr Kuczera, prezydent miasta, zlikwidował natychmiast po wprowadzeniu tego programu dotacje dla mieszkańców z budżetu miejskiego, które również służyły termomodernizacji i wymianie źródeł ciepła. To wielka strata, dlatego że w okolicznych gminach do dzisiaj te dotacje jeszcze istnieją, biegną dwutorowo. Wiadomo, że nie można ich łączyć, mieszkańcy są tego wszystkiego bardzo świadomi, ale myślę, że to był dobry krok w kierunku, to byłby dobry krok w kierunku właśnie walki ze smogiem. Myślę, że również musimy, puentując jakby tutaj tą wypowiedź, myślę, że musimy również zmienić troszeczkę naszą świadomość ekologiczną i na pewno na poziomie parlamentu byłabym tutaj skłonna do różnego typu akcji edukacyjnych, różnych punktów szerszych, konsultacyjnych, które by tą świadomość ekologiczną troszeczkę zmieniały w dobrym kierunku. No bo przecież zdrowie dla naszych mieszkańców jest najważniejsze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, czym konkretnie będą chcieli Państwo się zająć w parlamencie, w Sejmie, jeśli no, dostaniecie mandat? Bardzo proszę, jako pierwsza Pani Mirela Szutka. Proszę Państwa, są mi bliskie tematy oświaty, ale również szeroko rozumianej kultury. Jestem muzykiem, jestem dyrygentem, jestem regionalistą, pasjonatem spraw, czy ekspertem nawet można powiedzieć, spraw edukacji regionalnej, dziedzictwa kulturowego w regionie. Więc te wszystkie sprawy chciałabym podnosić, pielęgnować i rozwijać. Na przykład w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, albo ewentualnie w Komisji Kultury i Przekazów Medialnych. Patrząc na sprawy mieszkańców naszego miasta, regionów, są mi bliskie sprawy proekologiczne. Dbałość o ochronę środowiska, sprawy komunalne. Tutaj również w tych obszarach mogłabym służyć doświadczeniem i działać właśnie dla dobra mieszkańców Śląska w tym kierunku. Jak również sprawy społeczne, sprawy komunalne. Myślę, że to wszystko miałoby odbicie w pracach sejmowych, ale tak prywatnie jestem również jako muzyk. Widzę wiele rybnickich talentów, wiele się dzieje w Rybniku bardzo dobrego, artystycznie, są wspaniałe festiwale ogólnopolskie. I proszę Państwa, chciałabym promować rybnickie talenty, to co dobre w kulturze rybnickiej na kanwie ogólnopolskiej. Dziękuję i to samo pytanie do pana Marka Protaska. Szanowni Państwo, ja swoje doświadczenie chciałem przenieść właśnie w obszar nauki, oświaty. Oczywiście bliskie mi są problemy przedsiębiorców, problemy senioralne. Dlatego myślę, że tutaj tych obszarów, które musimy się zająć, jest bardzo dużo, a to doświadczenie samorządowe również wpływa, że te problemy mieszkańców znam na bieżąco. I to mieszkańcy tutaj pokazują, czym należałoby się zająć jakby w odpowiednim czasie. Dlatego tu te problemy i to, czym żyją samorządy, również jest bliskie temu, aby się zająć w różnych komisjach. Także trudno mi jest teraz powiedzieć dokładnie, w której. Natomiast to czas pokaże. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Można powiedzieć gorący czas dla Was, jako kandydatów do parlamentu. Proszę powiedzieć, jaki macie pomysł na to, by ten mandat uzyskać? Czym przekonacie, czy możecie przekonać wyborców, żeby oddali na Was głos? Czyli jednym słowem, dlaczego warto na Was głosować? Tym razem jako pierwszy, bardzo proszę, pan Marek Profaska. Ja myślę, że przede wszystkim tym bagażem rozwiązywania problemów mieszkańców i bagażem doświadczeń, który mam poprzez pracę w samorządzie czy pracę zawodową. Ja myślę, że mieszkańcy doceniają moje zaangażowanie w samorządzie, pokazując chociażby bardzo duży poziom zaufania w wyborach, uzyskując praktycznie najlepsze lokaty. Dlatego myślę, że ten mój bagaż doświadczeń, mój bagaż wiedzy, zaangażowania są w stanie ocenić i zagłosować na osobę, która pokazuje, że nie tylko nie obiecuje, tylko działa skutecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to samo pytanie do pani Mireli Szutki. Szanowni Państwo, myślę, że rozpocznę od małej retrospekcji. Wybory 2014 do Rady Miasta, a szczególnie te 2018 samorządowe, to jeden z najlepszych wyników dla mnie do Rady Miasta Rybnika. Czyli mogę śmiało powiedzieć, że rybniczanie już na mnie głosują. Myślę, że swoje zaangażowanie i determinację chciałabym
rozwijać i przenieść na wyższy poziom parlamentarny. A głównym atutem jest to, że sprawy pojedynczych mieszkańców, grupy mieszkańców są dla mnie najważniejsze. Właśnie nimi się zajmuję. Z drugiej strony moja energia, pomoc, myślę, chęć do podejmowania nowych wyzwań i nowych zadań, to również moje atuty. Myślę, że kiedy połączymy te dwa elementy, to będę dobrym posłem, który będzie dbał nie tylko o interesy swoich wyborców, ale mieszkańców całego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za spotkanie, za tą debatę. To był program Debata Tygodnia. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pani Mirela Szutka, Prawo i Sprawiedliwość, oraz pan Marek Profaska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.